Kim jest postać, którą grasz? Katarzyna jest malarką, artystką. Czy naprawdę nią jest, okaże się na końcu filmu. Jak zwykle żadna z nas nie udostępnia zakończenia filmu. Zobaczymy. Film ma wiele tajemnic. A o czym według ciebie jest ten film? O nas. O mężczyznach, o kobietach. To, że mężczyzn nie ma, to nie ma żadnego znaczenia. Wszyscy mamy swoje życie wewnętrzne, każdy ma swoje marzenia. Jest to o niespełnionych marzeniach, o spełnionych marzeniach. Staramy się kochać to swoje życie, realizować się. Niestety nie zawsze nam to wychodzi, ale głowa do góry, każdy się stara, więc myślę, że to jest taki film ponadczasowy. Też jest oczywiście o różnych problemach, o starych na przykład wzorcach zachowań, które mamy poprzez wychowanie, poprzez rodziców, poprzez jakieś swoje kompleksy. Po 5 minutach każdy porówna w pewien sposób do swojego życia i każdy na pewno znajdzie jakąś cząstkę. No właśnie, z jednej strony pokazują kobiety to, co chcą pokazać, a z drugiej strony jest pokazane ich prawdziwe życie. To taka dwulicowość życia? Nie, no nie zawsze jest na tyle człowiek odważny, żeby mówić to, co myśli. Właśnie dlatego o tym mówię, że to są stare wzorce zachowań i jakieś emocjonalne takie reakcje, że nie zawsze jakoś spontanicznie potrafimy odpowiedzieć tak, jak uważamy. I nie zawsze te emocje serca, te pierwsze, takie spontaniczne, to co dzieci mają, nie zawsze dorośli to pokazują, okazują. A może pora się zastanowić, może porzucić, tym bardziej, że bohaterki nie są już najmłodszymi dziewczynami, bo każda ma swoje doświadczenia. I przychodzi taki wiek, nie wiem, czy to jest 40 czy 50 plus i tak dalej, że chciałoby się mówić swoim własnym głosem, bez ograniczeń, być w zgodzie ze sobą. I chyba o tym jest ten film. Coraz więcej jest tego kobiecego kina, w sensie o kobietach, a nie takiego babskiego, gdzie kobiety są niezbyt rozgarniętymi istotami, często są to komedie, a tutaj jest inaczej. To nie jest wcale tylko o kobietach. Absolutnie. To jest o nas, o mężczyznach, kobietach. Myślę, że każdy, taki sam monolog, jakie panie tutaj prezentują, aktorki, ma gdzieś jakieś momenty swojego życia, że dokładnie tak samo się zachował, dokładnie to samo myślał, o czymś tam marzył, chciał coś więcej, nie wyszło, wyszło. Tak naprawdę to prawdziwe kino i tak się obroni. Sceny z tobą są już ostatnimi dniami zdjęciowymi podczas produkcji filmu. Jak ci się pracuje z ekipą? Ekipa jest młoda, aktywna. Warunki są takie no dosyć skromne, bym powiedziała. Nie ma jakichś specjalnych kamperów dla artystów. W fajnym mieszkaniu, wygodnie na poduszkach, no ale się staramy wszyscy pomóc sobie wzajemnie. Trudne dla ciebie jako dla aktorki taka przestrzeń, nie, w której cały czas ktoś jest, nie ma się kiedy skupić? Nie, absolutnie. Nie, to naprawdę wszyscy sobie pomagają, wszyscy wiedzą, w czym robią, co robią i że niedługo zakończymy fajną pracę.